Cześć, witajcie kochani. Dzisiaj chciałam wam pokazać album, a w zasadzie dwa albumy, ale pokażę tylko jeden, bo są identyczne, które zrobiłam jako podziękowania dla rodziców państwa młodych. W sumie taki projekt to mój pierwszy projekt, bo do tej pory robiłam jako podziękowania boksy. Teraz spadło na albumy, albumy w typie folio, dodatkowo w pudełkach. W sumie projekt taki pierwszy raz w życiu robiłam. Pudełka są o wysokości 7,5 cm, dlatego że album ma z jednej strony 5, z drugiej strony 4 cm. Przepraszam Was, ale świeci mi tutaj słońce. Będzie troszeczkę tego cienia takiego, no niestety, ale kręcę przy oknie i to tak wygląda właśnie. A już mi się nie chce zmieniać lokalizacji. Mam statyw ustawiony. Także są dwa identyczne, muszę zobaczyć sobie dwa identyczne pudełeczka. Tak to wygląda. I w każdym z tych pudełek jest album. Już wam pokazuję. Użyłam te wieczka sobie. W każdym z tych pudełek jest taki sam album. Jedno odłożę. A drugie wam pokażę. Pudełka są specjalnie takie. Ja je tu nie wzmacniałam ich dodatkowo jeszcze tutaj po bokach. Z racji tego, że chodziło mi o to, żeby ten album można było bez problemu tutaj wyciągać. Oczywiście można by było zrobić tą taką wstążeczkę do wyciągania, ale jakoś akurat w tym projekcie wymyśliłam sobie trochę inaczej. Album jest zrobiony w całości z kolekcji Lemoncraft. Jedna kolekcja, która tutaj dominuje, to jest kolekcja Yesterday. Druga kolekcja, tam w środku zaraz zobaczycie, to jest kolekcja Lullaby, dlatego że jedna część tego folio jest poświęcona córeczce państwa młodych. Brzegi albumu, tutaj te boki, żeby to się wszystko ładnie trzymało i nie psuło, potraktowałam papierem okładkowym Craft O'Clock. Z tyłu jest moje logo, całość jest związana na wstążeczkę. Tym razem wstążeczka jest z tej strony, tutaj, tutaj. Wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, w moich folio ta część wstążeczki wychodziła tutaj. Teraz stwierdziłam, że zrobię wiązane w ten sposób i powiem Wam szczerze, że chyba mi ta opcja nawet pasuje bardziej. Na środku mamy imiona, wycięte literki z z wykrojnika Marine Design, takie literki. Każda literka jest wycięta 3 razy. Kochanie, mój narzeczony, który wycinał te literki, kochanie, bardzo serdecznie Ci za to dziękuję, bo przyznam się szczerze, że ja nie mam aż tyle cierpliwości, żeby to wycinać. Na środku mamy, zgodnie z życzeniem klientki, rameczkę. Za rameczką jest wyciągana karta. Karta z taką kartą z kolekcji z różyczkami, albo z tyłu, albo na wierzchu, chociaż myślę, że z tyłu można spokojnie przykleić zdjęcie 9x13 młodych i tutaj włożyć za tą rameczkę. No i w rogu jest taka kompozycja różyczek i filipinek z Wild Orchid Crafts, no i trochę listów. W środku mamy standardowe moje folio, czyli otwierane na 3. Z tej strony mamy włożoną za taką kieszeń tekst podziękowań dla rodziców, wydrukowany przeze mnie. A tutaj mamy z tej strony otwierane karty 1 i 2. Dziurkacz, ten taki nowy dziurkacz, znaczy nowy, nie nowy, nie wiem czy nowy, z IKEA Tools, taki duży, mój nowy, bo ja sobie go całkiem niedawno nabyłam. Powiem szczerze, że go uwielbiam, bardzo fajnie wycina, to jest szeroki wzór, bardzo ładny. No i on tutaj jest prawie wszędzie w całym albumie. Tutaj mamy z kolei, jak w każdym moim folio w zasadzie, harmonijkę, jedną i drugą taką samą. O, słoneczko nam trochę zaszło, więc teraz nam nie będzie tak bardzo świeciło. Teraz mamy środkową część, która jest otwierana do góry i na dół. I tutaj mamy kieszeń tak samo z tym dziurkaczem. Na dole mamy również kieszeń też z tym dziurkaczem. A ta środkowa część jest otwierana na boki. I jeszcze jeden myk z tą klapką środkową. Też jak w każdym moim folio, całość jest również otwierana jeszcze raz na boki.
No mówię, ta kolekcja jest, wydaje, ona jest po prostu przepiękna. Ja sobie jeszcze dokupiłam w zielonych kotach, bo wszystko kupowałam tym razem w zielonych kotach. Dokupiłam sobie przezroczyste kaboszony i zrobiłam sobie sama kaboszon tutaj z różyczką z kolekcji. Tak, żeby można było sobie spokojnie za to pociągnąć. I tutaj mamy waterfall składający się z 10 kart. Możemy łapać tak, a możemy pociągnąć za ten kaboszon i też nam się będzie bardzo fajnie to wszystko otwierało i zamykało. I całość jest otwierana w bok dwa razy. I właśnie tutaj na dwóch stronach, tutaj i tutaj, widzicie, o, teraz widzicie, mamy kolekcję Lullaby, tylko w wersji tej dziewczęcej, różową, dla córeczki pary młodej. Tu jest imię dziewczynki, zrobione z wykrojnika z Craft Passion oczywiście. I tutaj jest to samo, czyli takie same dwie kieszenie jak z tamtej strony. Po 5 mat tutaj. Zobaczcie, jakie te papiery są przepiękne, bo tu trzeba to pokazać. Te papiery są po prostu przepiękne. Dziurkacz, ten to jest dziurkacz Marty Stewart w Bratki. O, tu możemy zobaczyć cały arkusz papieru, jak on wygląda. I całość zamykamy w ten sposób. I na wstążeczkę. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Pozdrawiam Was cieplutko i serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa. Thank you.